Siema, tu siedzi wahacz, a tu stoi Kia Niro, czyli pierwsza hybryda na Wahacz TV. Spędziłem z nią 7 dni i przez ten czas nazbierałem 24 spostrzeżenia o tym samochodzie, którymi teraz chcę się z Wami podzielić. Zatem startujemy! Niektórzy producenci starają się jakoś wyróżnić swoje auta hybrydowe od reszty modeli, tworząc nieraz dosyć dziwne twory. Kia poszło inną drogą, ponieważ Niro to na pierwszy rzut oka normalny, sympatycznie wyglądający crossover i trzeba dopiero przyjrzeć się znaczkowi na tylnej klapie, żeby zobaczyć, że pod nadwoziem ukryto te silniki elektryczne. Moim zdaniem to rozsądne posunięcie, bo pozwala trafić w gusta klientów, którym nie zależy na tym, aby cała okolica wiedziała, że jeżdżą hybrydą. Jeśli chodzi o światła, to najbardziej podobają mi się LEDy z tyłu. Świetnie komponują się z tą częścią nadwozia. Co ciekawe, z przodu te paski LED pełnią funkcję tylko dekoracyjną, bo funkcję świateł do jazdy dziennej spełniają te LEDy na dole. Jeśli ktoś lubi uporządkowane wnętrza samochodów, no to z Kia Niro na pewno się polubi, ponieważ tutaj wszystko podporządkowane zostało właśnie prostocie obsługi. Każdy moduł ma odpowiednio dużo miejsca dla siebie i znajduje się tam, gdzie się go spodziewamy. Jedyny zarzut, jaki mam do wnętrza jako ogółu, to to, że jest tutaj dosyć ponuro. Czerń miesza się z ciemnym odcieniem szarości. Przydałoby się coś, co by tę kabinę trochę rozświetliło. Niech za przykład bardzo dobrej intuicyjności obsługi posłuży kierownica i przyciski na niej. Tutaj już na pierwszy rzut oka wiemy, co do czego służy. Tutaj mamy głośność, tutaj mamy piosenki. Tutaj obsługujemy telefon, sterowanie głosowe, wybór źródła. Tutaj nie trzeba się zastanawiać, co gdzie jest, po prostu to jest tak czytelnie opisane. Tutaj z kolei mamy komputer i sterowanie tym komputerem i obsługę tempomatu. Śmiem twierdzić, że rozplanowanie przycisków na kierownicy w Kii jest najbardziej intuicyjnym rozwiązaniem ze wszystkich samochodów, jakimi miałem okazję jeździć. Jakość tworzyw w testowanym samochodzie też wypada na plus. Tutaj mamy miękki materiał o przyjemnym wzorze. Tutaj mamy Piano Black, które jak widać zbiera zarówno kurz, jak i odciski palców, ale na szczęście są to tylko wstawki. Tutaj ten pasek. I tutaj mam jeszcze wstawkę okalającą dźwignię zmiany biegów, więc nie jest to aż tak bardzo dokuczliwe. Tutaj już mamy poniżej bardziej twarde plastiki, ale wciąż one są miłe dla oka. Na przyciskach, jak widać, nikt nie oszczędzał, one są naprawdę wysokiej jakości, ale najwyższej jakości tutaj we wnętrzu i najbardziej zwraca uwagę kierownica, która jest wykonana z miękkiej i bardzo dobrej jakości skóry i co warte podkreślenia, oprzycie skórzane zarówno kierownicy, jak i dźwigni zmiany biegów, dostępne jest w standardzie już od bazowej wersji M. Miłośnicy czerwonego podświetlenia w Kii Niro poczują się bardzo dobrze, ponieważ tutaj wszystkie przełączniki, czy to na konsoli centralnej, czy to na kierownicy, podświetlono właśnie w taki krwisto-czerwony kolor. Jedyny kontrastujący element, który znajdziemy, to są zegary, które mają zdecydowanie bardziej chłodny, taki biały kolor i moim zdaniem fajnie kontrastują z tą czerwienią, która jest w innych miejscach. Co warte podkreślenia, wszystkie przyciski i przełączniki, których byśmy się spodziewali, że będą podświetlone, są podświetlone, więc nie trzeba tutaj nigdzie zgadywać po zmroku, co gdzie jest, bo wszystko dobrze widać. Równie prosty w obsłudze, jak reszta instrumentów na pokładzie Niro, jest system multimedialny. Tutaj menu nie jest specjalnie wielopoziomowe, więc ciężko jest się w nim zgubić, a co ważne, też bardzo dobrze działa na dotyk ekran i te menu nie wczytują się 2-3 sekundy, tak jak się zdarza w niektórych samochodach, tylko jak już coś wejdziemy, to się pojawia natychmiastowo. To mi się bardzo podoba. Kia Niro to dobra propozycja dla osób, które lubią korzystać i ładować różne elektroniczne urządzenia na pokładzie, ponieważ tutaj znajdziemy pełne gniazdko 220 V, a tu znajdziemy dwa wejścia 12 V i na dodatek matę do ładowania indukcyjnego. Wnętrze Kii generalnie nie jest archaiczne pod względem rozwiązań, a niestety tu umiejscowiony hamulec ręczny i obsługiwany nogą. Już niestety taki archaiczny trochę jest. Żałuję, że nie umieszczono go gdzieś tutaj i nie ma formy przycisku. Tutaj jest dla niego po prostu idealne miejsce. Bagażnik liczy sobie 347 litrów, co jest wartością, której można oczekiwać po kompaktowym crossoverze. Nie jest przesadnie wysoki do linii roletki, ale ma za to regularne kształty, idealnie płaską podłogę, pod którą znalazły się jeszcze dwa takie małe, praktyczne schowki. Baterie zostały ukryte pod tylną kanapą, dlatego nie zmniejszają one pojemności bagażnika Niro.
Z tyłu Kia Niro jest naprawdę dużo miejsca. Gdy ustawiam przedni fotel pod siebie, czyli pod osobę mającą 185 cm i siadam za sobą, no to widać jeszcze, ile mam tutaj wolnej przestrzeni. Nad głową jest również dobrze, jakieś 6-7 cm spokojnie się by jeszcze nad moją głową, nad jej czubkiem zmieściło. Tutaj też warto podkreślić, że drugi rząd siedzeń ma swój dedykowany nawiew. Silnik to połączenie benzyny 1.6 o mocy 105 koni z elektrykiem o mocy 44 koni. Całość daje 141 koni mechanicznych i moment obrotowy wynoszący 265 Nm dostępny dzięki silnikowi elektrycznemu ekstremalnie nisko, bo już od 1000 obrotów na minutę. To przekłada się na tak wyglądający sprint do setki. Co ciekawe, producent podaje, że trwa on 11,5 sekundy, a mnie wyszło 9,7. Nie miejmy złudzeń, sportowiec to nie jest, ale moc i sposób jej rozwijania w mieście w zupełności wystarczają i dają też trochę frajdy, gdy chcemy ostrzej wystartować spod świateł. Na trasie przyspieszenie symulujące wyprzedzanie, czyli od 90 do 140 km na godzinę, wygląda tak. Jadąc bez dodatkowego obciążenia osobami i bagażem, z wyprzedzaniem tirów na trasie nie miałem żadnych kłopotów. Niro od na przykład hybryd Toyoty odróżnia się tym, że mamy tu zamiast bezstopniowego CVT sześciobiegowy automat DCT. Nie jestem fanem CVT, więc takie rozwiązanie to dla mnie świetny wybór, bo automat w Niro jest dwusprzęgłowy, więc do jego płynności i szybkości i tak nie można się przyczepić, a ma jednak w przeciwieństwie do CVT normalne biegi, więc nie wydaje tak monotonnego dźwięku jak skrzynia bezstopniowa i przyspieszenie ma więcej soczystości. Tylko na prądzie można jechać przeważnie do prędkości 60-65 km na godzinę, a jak się bardzo starałem i było leciutko z górki, to udało mi się nawet wycisnąć 80 km na godzinę. Żałuję tylko, że nie można samemu zmieniać trybów i wymusić jazdy bez udziału silnika elektrycznego. W Kii, aby przełączyć się na prąd, trzeba po prostu delikatnie operować pedałem gazu, a czasami taki przełącznik trybów na pewno by się przydał. Informacje o tym, czy jedziemy tylko na prądzie, czy też wykorzystywany jest silnik spalinowy, możemy zobaczyć tutaj, na ekranie na konsoli centralnej, ewentualnie na ekranie między zegarami, gdzie na takiej przyjemnej animacji widzimy, co akurat dzieje się z dystrybucją energii w Kia Niro. Jeśli chcemy zobaczyć, czy akurat ładujemy baterię, czy też jedziemy ekonomicznie, czy też jedziemy ostro i wtedy wchodzimy w tryb power, no to do tego służy lewy zegar w zestawie wskaźników. Teraz na przykład hamuje, więc widzimy, że jest charge, bo system odzyskuje energię właśnie z tego hamowania. Co by nie mówić, hybrydy pozwalają osiągać zużycie paliwa trudno dostępne dla aut tylko spalinowych. U mnie wyniki prezentują się następująco. Jeżdżąc po mieście udało mi się zejść do 5-5,5 litra. Na trasie jadąc w okolicach 90-100 km na godzinę wyniki oscylowały wokół 5,5-6 litrów. Gdy trafi się kilka terenów zabudowanych i wolniejszych aut przed nami, można zejść do lekko poniżej 5 litrów. Na autostradzie tempomatowe 140 km na godzinę dało mi rezultat 7,7 litra. Rekord osiągnąłem wyjeżdżając wieczorem drogą krajową numer 2 z Warszawy. Przy prędkościach 50-80 km na godzinę komputer pokazał mi 3,7 litra na dystansie około 25 km. Kia utwierdziła mnie w przekonaniu, że o ile w spalinowych autach eco-driving jest przede wszystkim nudny, tak w hybrydach walka o niskie spalanie jest po prostu fajna. W ogóle jazda hybrydą jest fajna. To, że po włączeniu silnika nic się nie dzieje, ale możemy ruszyć, albo to, że jeździmy w zupełnej ciszy, to zwłaszcza można zaobserwować podczas wieczornej jazdy, to jest coś zupełnie innego niż to, z czym mamy do czynienia w zwykłych, tradycyjnych samochodach spalinowych, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, już pomijając czysto praktyczne aspekty, takie jak niższe spalanie. W hybrydach to jazda nimi sprawia po prostu dużą frajdę i zarządzanie tą mini elektrownią, którą mamy na pokładzie.
Sposób jazdy Kiją jest neutralny, to chyba najlepsze słowo. Zawieszenie jest dosyć sztywne, ale nie za bardzo, aby samochód nie przechylał się przesadnie w zakrętach, ale też, żeby poziom komfortu został zachowany. Układ kierowniczy pozwala bez obaw wejść w szybsze łuki, ale też widać, że nie został stworzony do szaleństw. Przynajmniej w trybie normalnym, bo po przełączeniu skrzyni na sport rośnie opór stawiany przez kierownicę, rośnie też jej czułość i wrażenia robią się zdecydowanie bardziej konkretne. Szkoda, że ten tryb połączony jest z pracą układu napędowego i nie można sobie na przykład wybrać sportowego układu kierowniczego i normalnej pracy silnika i skrzyni, bo to byłaby do tego auta kombinacja idealna. Boczne lusterka nie są bardzo duże, ale są wystarczająco duże, aby można było dobrze ocenić, co znajduje się po bokach Kia Niro. Podobnie dobrze można ocenić, co znajduje się przed nami dzięki dużej przedniej szybie i niezbyt opadającej linii maski. Z tyłu jest już trochę gorzej, ponieważ tylna szyba jest mała i na dodatek pochyła, więc tutaj przydaje się wsparcie w postaci czujników parkowania z przodu i z tyłu i kamery cofania, która niestety nie grzeszy jakością. To jest taki rok 2013-2014 pod względem jakości, a nie 2017. Teraz zobaczmy, jak widoczność Niro przekłada się na manewrowalność w prawdziwym świecie, czyli w garażu wahacza. Najpierw dosyć ciasny lewy zakręt, ocena tego, jak można wyczuć przód samochodu, tutaj nie ma z tym wielkich problemów. Niro generalnie nie jest jakimś dużym samochodem i łatwo można ocenić, gdzie się kończy. Zwrotność też zaliczona na piątkę, jeszcze spory zapas został do ściany. I druga część tego sprawdzianu, czyli parkowanie tyłem. Możemy ocenić, jak wygląda świat przez lusterka boczne. Jak widać, nie są one jakichś monstrualnych rozmiarów, ale są wystarczające, aby ocenić odpowiednio odległość od filaru. Teraz już do gry wkracza kamera cofania. Niezbyt dobrej jakości, ale wystarczająco tego, aby precyzyjnie wymierzyć, gdzie samochód kończy się z tyłu. Testowany egzemplarz Kia Niro był najbardziej dopasioną wersją XL z Bixenonami, audio firmy JBL czy elektrycznym fotelem kierowcy. Podstawa Niro kosztuje 88 900 zł, więc w porównaniu z Aurisem Hybrid jest o 3000 drożej, ale Kia więcej oferuje w standardzie, np. dwustrefową klimę czy skórzaną kierownicę. No i ma nadwozie crossovera, co wiele osób traktuje jako plus. O 7-letniej gwarancji też wypada tutaj wspomnieć. Cennik hybrydowej Toyoty CHR startuje od 106 900 zł, a Hyundai Ioniq od 93 300 zł, zatem Kia cenowo wypada naprawdę korzystnie. Niro to pierwsza Kia, jaką jeździłem i ten debiutancki kontakt z marką wypadł nadzwyczaj pozytywnie. W żadnym aspekcie Kia nie rozczarowuje, a mnie osobiście zaskoczyła wzorową intuicyjnością obsługi i dobrą jakością wnętrza. Podoba mi się też jej styl, to znaczy dostajemy normalnego crossovera, w którym nie mamy przekombinowanego wyglądu i co ważniejsze, nie jesteśmy skazani na skrzynię bezstopniową CVT. W bonusie za to dostajemy mniejsze spalanie w mieście, możliwość bezszelestnej jazdy i świadomość, że jadąc na przykład do sklepu, trochę mniej roztapiamy lodowce. Kia może nie ma wielkiego doświadczenia w tworzeniu hybryd, ale bez dwóch zdań ma do tego talent. To by było na tyle, jeśli chodzi o test Kia Niro. Jeśli ten materiał się podobał, to przyciski z kciukiem w górę oraz subskrypcji są cały czas aktywne. Polecam w nie kliknąć, będzie mi bardzo miło, no i nie będzie obawy przegapienia kolejnych testów, które na Wahacz TV pojawią się już wkrótce.